na całym świecie chodzi święty Mikołaj. Ja będę was traktowała troszkę jak dzieci. Ale ja, zanim przyjdzie święty Mikołaj do was, chciałabym was zaprosić do krainy świętego Mikołaja. Normalnie nie do wytrzymania. Co ja się z nimi mam? Mówię wam. Elfy, zabierać się za segregowanie listów. I to już! Listy do Mikołaja, no. Drogi Mikołaju, w tym roku proszę cię o szczupłą sylwetkę i gruby portfel. Tylko tego nie pomyl, jak w zeszłym roku zawiedziona. Jeszcze zobaczymy. Jeden zobaczymy. O, święty Mikołaju, drogi Mikołaju, opłać moje zaległe rachunki. Wraz z odsetkami, 500 zł czynszu, elektryczność 200, RTV 150, telefon 100 zł. Z góry dziękuję, oszczędny. Dobrze, to teraz Elfy, proszę iść z listami do Mikołaja. A w domu przed świętami jeszcze coś jest. Jak myślicie? Cudowne zapachy, wspaniałe zapachy. Zapachy choinki, zapachy ciasta. Teraz elfy pokażą, jak naprawdę pracują. Choinkę stroić czas, gwiazdka druga znów na niebie czarny puszy blask. Każdy elf mija się z prezentem zdobyć chce. Wszystkie dzieci muszą... Zepsuły maszynę do robienia prezentów. No i co my teraz dzieciom powiemy? Co to będzie, co to będzie? Tu, tu. No i tutaj można jeszcze trzy tego zaktywować. Tu, dobra. No a teraz to trzeba założyć. Trzeba to wybrać, czy pasuje. Kręci się. Brawo, ładnie tutaj mi dobrze. Ten eliksir też mi dobrze zrobił. Czyli piąkę. Jak będzie potrzebował, to nasz mi później telefon zadzwoni do ciebie. Dobrze. No, bo musimy tutaj pozbierać te narzędzia. Czy tam jakieś problemy? Dobra, to jest teoria. Od czy zaczynamy? Od praktyki, a później teorię sprawdzimy, czy tak działa, tak? Dobra. No to dziękujemy bardzo. Szefowa, dziękujemy. Zaraz moment. Biega tą książkę i to sobie położę. Rudolfie, Rudolfie, ale pospiesz się, bo wszyscy czekają. Dzień dobry, pani Mikołajowa. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Rudolfie. Co za łosie z was! Jugosławia jeszcze przewiezione, czyli same Serbie prawie, tak? Nie.
nie? Aha, no to dobrze. Witam Was jeszcze raz tego Bolesławca ze swoimi reniferami, czyli łosiami i tymi elfami. Ale myślę, że te dzieci, te starszaki z Bolesławca, czy senioraki, jakieś piosenki, wierszyki potrafią mówić, nie? A kto potrafi powiedzieć Mikołowi jakiś wierszyk? Ja. No, proszę bardzo. Ale to będzie nie o Mikołaju, tylko o świętach. Może być o świętach. A jak ty masz dziewczynkę na imię? Regina. No, Regina nam powie ładny wierszyk. Wierszyk dla Mikołaja. Wyprawiano w domu święta, ucieszyły się kocięta. W salonie obok kominka stanęła dla nich choinka. Babcia gotowała ryby, dziadek na pierogi grzyby, mama piekła pyszne ciasta, tata prosiaka i basta. Przy stole wreszcie usiadły, złożyły życzenia, zjadły, potem wspólnie zaśpiewały i paczuszki pozbierały. Tak się kociaki cieszyły, że prezenty pogubiły. Nie wiedziały, co jest czyje. Jednym słowem, kocie chryje. Jakże miło patrzeć na nie. Czule szepczą panom panie. Delektują się świętami, szczęśliwymi pociechami. Pięknie, piękne, piękne. Dziękujemy serdecznie za otwarcie. A tutaj właśnie, nie wiem, czy na ręce pani dyrektor, czy na ręce seniorów przywieźliśmy prezent własnoręcznie zrobiony. Pani dyrektor, chyba... Pani dyrektor, dziękuję bardzo za serdeczne przyjęcie. Prosimy o rozpakowanie tego Mikołajowego prezentu. Właśnie mieliśmy w piątek warsztaty robienia strojków. O, tam nawet już się. I zrobiliśmy dla Państwa na święta własnoręcznie, tak, prezent. A my jesteśmy, mówię, słuchajcie, nie jesteśmy zawodowcami, jesteśmy grupą, tak jak Wy, skupioną przy bibliotece, która zabawia się takimi różnymi... Krzyżyk z Ruszowa. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Widzę, że dobrze z nami robiliście wspólnie. Dziękujemy. Dziękuję. 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 Dziękuję.